Drodzy bracia i siostry, to pierwsze czytanie mówi nam rzecz zaskakującą, dlatego że nam ze słowem serce i z wyobrażeniem serca kojarzą się same piękne rzeczy. Podczas gdy prorok w tym pierwszym czytaniu, a właściwie Pan Bóg przez proroka mówi: serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne. To prawda, to głęboka prawda o naszym sercu czy o naszych sercach. Dlatego jest rzeczą tak ważną, aby nie ufać swojemu sercu. Nie ufać sobie. Pan Bóg przez proroka Jeremiasza przestrzega nas. Co więcej, używa słów niesamowicie mocnych. Przeklęty mąż, czy przeklęty człowiek, który pokłada nadzieję w człowieku i w ciele upatruje swą siłę, który kieruje się tylko tym, co mu mówi jego serce. Bo to serce, jak słyszeliśmy, jest niepoprawne. Z niego mogą wyjść rzeczy przepiękne, cudowne, ale mogą też wyjść rzeczy okropne. To wszystko, to całe zło, które dzieje się w świecie i którego jesteśmy świadkami, wychodzi z ludzkiego serca, z ludzkich serc, także z naszych serc, chociaż często usprawiedliwiamy siebie. Owszem, dobro także, ale dlatego Pan Bóg nas dziś przestrzega, abyśmy nie ufali sobie i swojemu sercu, bo możemy być w tym względzie bardzo, a to bardzo oszukani, sami siebie oszukać. Dlatego też przychodzi to drugie wyzwanie i to błogosławieństwo, błogosławiony człowiek, błogosławiony mąż, który pokłada ufność Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest rzeczą niesłychanie ważną, abyśmy nasze serce, nasze sumienie kształtowali według tego, co mówi nam Bóg. Będąc w relacji z Nim, w tej bazylice w sposób szczególny, często słyszymy słowa: uczyń serca nasze według serca Twego. Nasze serce ciągle musi się zmieniać, bo też ciągle jest kuszone do zła. Ciągle zły duch próbuje je oszukać i wskazać nam jako źródło szczęścia i dobrą drogę to, co wcale dobrą drogą nie jest. Dostajemy dziś te Ewangelia, aby zobaczyć, aby się przeglądnąć, w czym pokładamy naszą ufność. Czy nie jest tak, jak to często dzieje się w tym świecie? Tak jak to w przypadku tego człowieka bogatego, który, jak słyszymy, ubierał się w purpurę i bisior i dzień świetnie się bawił. Nie chodzi o to, że jesteśmy bogaci, bo być może większość z nas albo wszyscy jesteśmy biedni. Ojcowie Kościoła będą bardzo mocno podkreślać, że można być biednym zewnętrznie, ale być bogatym nie tyle wewnętrznie, bo to kojarzy się nam z czymś dobrym, ale być bogatym w tym sensie, że się wierzy, iż bogactwo, to co człowiek posiada czy mógłby posiadać, uczyni go szczęśliwym. Że wprawdzie nie posiada się wiele, ale ma się mocne przywiązania do tego, co jest bogactwem według tego świata. I to przekonanie, że stąd właśnie płynie szczęście. A zarówno to pierwsze czytanie, jak i psalm responsoryjny mówi bardzo wyraźnie, że nie stąd płynie szczęście człowieka. Nie z tego, że wiele posiada i że się mu dobrze wiedzie. To są tylko przemijające chwile tak zwanego szczęścia, bo szczęście prawdziwe, to, które Pan Bóg dla nas przewidział, pochodzi właśnie od Niego. I tak prawdę mówiąc, według tej Ewangelii,
to ów biedak Łazarz jest w lepszej sytuacji niż ów bogacz. Bo ten Łazarz potem wchodzi w prawdziwe Boże szczęście, którego obrazem jest właśnie to, że spoczywa na łonie Abrahama, podczas gdy ów bogacz, czy człowiek przywiązany do tego, co posiadał, trafia w sytuację straszną, samotności, bo piekło owszem polega na cierpieniu, ale tym cierpieniu, którego istotą jest brak miłości, zamknięcie na miłość, samotność, to co człowieka pali, to co sprawia, że na wieki trwa w absurdzie, w bezsensie, że żyje, jak to się mówi, w śmierci wiecznej. Chciałby umrzeć. Żyje w tym lęku śmiertelnym, który się nie kończy. Ten biedak Łazarz, on nie tylko, że pokłada nadzieję w Panu i liczy na Niego i zdobywa nagrodę, ale jest także dla tego człowieka przywiązanego do swoich bogactw darem Pana Boga, tak jak i dla nas. Ludzie, którzy są biedni, są darami, bo zadają nam to pytanie poprzez swoją biedę, swoje oczekiwania, do czego jestem przywiązany, co jest dla mnie ważniejsze. Czy przykazanie miłości Boga i bliźniego, czy też moje przywiązanie do dóbr tego świata. Ta jałmużna, do której jesteśmy wzywani, zwłaszcza w Wielkim Poście, to jest właśnie ciągły taki egzamin, sprawdzanie nas, co jest dla nas ważniejsze. Dobra tego świata i to szczęście, które one mogą dać, te chwile szczęścia, czy też to, co jest źródłem szczęścia prawdziwego. Bóg i ci, z którymi Jezus Chrystus w Ewangelii o Sądzie Ostatecznym się identyfikuje, a więc ci wszyscy potrzebujący. Prośmy Pana o to, aby ciągle nawracał nasze serca, aby nasze serca stawały się na wzór Jego serca. Abyśmy nie uciekali od tego w gruncie rzeczy świętego niepokoju czy wyrzutu sumienia, kiedy Pan posyła nam tych, którzy proszą nas o pomoc. Abyśmy się poddawali osądowi tego słowa i jeśli nawet mamy trudności z dawaniem, z jałmużną, to nie usprawiedliwiali się, osądzając innych, ale prosili Pana: otwórz, Panie, nasze serca, przemień je, uczyń je sercami z ciała, sercami, które będzie prowadził Twój Duch. Zabierz nam ten kamień, który czasami na naszych sercach poprzez różne lęki spoczywa. Amen.